Witam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak wygląda zegarek Casio G-Shock AWGM 100 mr 4 aer w trybie serwisowym. Tryb serwisowy uzyskuje, wejście do trybu serwisowego uzyskujemy w ten sposób, że łącznie naciskamy przyciski adjust mode oraz forward. Co ważne, można zrobić to tylko w trybie timekeepingu. Przed chwilką, przed chwilką sprawdzałem, niestety nie ma możliwości zrobienia tego po odsunięciu wskazówek, żeby nie zasłaniały wyświetlacza, bo to by było wygodniejsze, gdyż teraz nam niestety jeden z wskazówek zasłania wyświetlacz, yy, który wskazuje nam dzień tygodnia, czyli prawy. No to wchodzimy do trybu. Weszliśmy do trybu i co się dzieje? Po wejściu do trybu serwisowego wyświetlane są, yy, jest tylko część segmentów, ale jak widać jest to dość logicznie zaplanowane. I wskazówka minutowa porusza się dokładnie o, jedno, o jeden krok silnika krokowego na, na sekundę. Czyli w jeden obrót pokonuje w około, jeden cały obrót tarczy pokonuje dokładnie w 3 minuty, ponieważ ona ma 3, 3 pozycje na jedną sekundę. Dalej przy, przyciskiem forward przechodzimy między różnymi trybami. W tym, no niestety w tym momencie jest to zasłonięte, może uda wam się, mi się troszeczkę to wam pokazać, mianowicie pod wskazówką godzinową ukrywa nam się w tym momencie wyświetlenie nazwy modułu, który jest użyty w tym modelu. Jest to moduł, moduł 5230. Troszeczkę to widać, niestety niezbyt dobrze, ale spróbujemy to pokazać. No i żeby wam to pokazać, że to jest faktycznie tak, pokazuję tutaj tylny, tylny dekielek, i też widzimy na górze w rameczce jest 5230. To jest pierwsze, pierwsza pozycja menu serwisowego. W drugiej pozycji wskazywane jest miasto, które jest aktualnie miastem lokalnym, w tym przypadku Berlin. Kolejną pozycją jest wyświetlanie wszystkich wskazań wyświetlacza. Jest to przydatne, gdy podejrzewamy, że na przykład na, nasz, nasz zegarek u, u, upadkowi, na przykład, czy mocnemu uderzeniu, i podejrzewamy, że któryś z segmenty wyświetlacza na niej świecą. W tym trybie dowiemy się, czy na pewno tak jest. Jeżeli tutaj w tym trybie one nie świecą, to znaczy, że na pewno nie ma, nie ma, nie ma możliwości już wyświetlania żadną funkcją tego, tej, tej, tej konkretnej ikony, której, której nie widzicie. To jest przedostatni tryb serwisowy. Co on, co on pokazuje, nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, widać co pokazuje, tylko do czego to służy. Tego nie wiem. I... Kolejne naciśnięcie yy, oznacza, yy, pokazuje tylko na, prawym na prawym wyświetlaczu tylko literki SR, ale co oznaczają niestety nie wiem. Jeżeli ktoś wie, bardzo chętnie bardzo, bardzo bym prosił o wpisanie tego w komentarzach. Wszyscy razem po, poszerzymy naszą wiedzę w tej, w tej kwestii i następnym naciśnięciem z tego zwań wychodzimy z trybu serwisowego. Wskazówki wracają na właściwą pozycję, yy, pokaz, yy, pokazują yy, aktualną godzinę. Po odsunięciu przez dłuższe przytrzymanie przycisku MOT odsuwamy wskazówki tak, żeby nam nie zasłaniały wyświetlaczy. I wczoraj nie miałem Wam możliwości tego pokazać, ponieważ... <noise> jakiś poproszek był na zegarku. Nie miałem możliwości Wam tego pokazać, bo miałem zegarek niesynchronizowany. Teraz jak widzicie jest zsynchronizowany. Oznacza to ikonka RCVD w prawym górnym wyświetlaczu. I tutaj jednym przyciśnięciem możemy sprawdzić... O której godzinie i którego dnia zostało to zsynchronizowane, jak widzimy, jest to 27 stycznia, godzina 3.03 nad ranem. Na dzień dzisiejszy to by było tyle. Następnym razem postaram się Wam pokazać jeszcze jakieś inne ciekawe cechy tego zegarka, lub może innych modeli. Do zobaczenia następnym razem.